Otwierając nowy projekt Scratch, będzie na nas czekał Duszek, pomarańczowy kot. Możemy rozpocząć przygodę z programowaniem od tej postaci. Przygotujemy teraz prosty skrypt. Po kliknięciu zieloną flagę, nasz kot wypowie hello przez 2 sekundy. Tekst pojawi się, tak jak w komiksach, jako chmurka dialogowa. Z kim przywita się nasz kot? Dodajmy kolejnego duszka. Możemy wybrać gotową postać z galerii duszków Scratch. W naszym projekcie będzie to jabłko. Aby jabłko miało taki sam kod jak kotek, mogłabym przeciągnąć przygotowane klocki nad nowego duszka. Duplikując, w moim projekcie pojawią się 2 jabłka i oba będą miały takie same klocki kodu. Mamy teraz 2 jabłka. Oba posiadają ten sam kod. Zmieńmy troszeczkę klocki. Pierwsze jabłko będzie mówiło hello przez 2 sekundy, a drugie jabłko po kliknięciu zielonej flagi powie hello. Sprawdźcie, czym różnią się te klocki. Tak, pierwsze hasło znika, a drugie będzie wyświetlane tak długo, aż nie zatrzymamy projektu. Klocki Scratcha umożliwiają nam zmianę tego, co wypowie postać oraz czasu trwania tej wypowiedzi. Poeksperymentujcie, szukajcie nowych rozwiązań. Teraz nasz kot przywita się przez 2 sekundy. Pierwsze jabłko uśmiechnie się, ale nigdy nie będziemy pewni, czy ten uśmiech wyświetli się przez sekundę, czy przez 5 sekund. Ostatnie jabłko będzie witało się tak długo, aż nie wyłączymy programu.